Józefowi? Józek, wiesz. Józek? Czy Józekowi? Józefowi. Może Józefowi, tak. O. Tak sobie pomyślałem, bo w niedzielę jadę na jego spóźnionej imieniny. Tak, to jest śpiewa. Ma śpiewa. Już wszystko gotowe. Serdecznie w Centralnej Bibliotece PTTK na kolejnym spotkaniu. W ubiegłym roku, w styczniu, zapoczątkowaliśmy cykl spotkań z ludźmi ciekawymi, niekonwencjonalnymi, ludźmi, którzy stawiają sobie wyzwania i je realizują, z ludźmi, którzy mają marzenia i sięgają, próbując z lepszym czy może mniej dobrym skutkiem, ale próbują je realizować. I za to ich podziwiamy. To są ludzie z pasją. W dniu dzisiejszym będziemy mieli właśnie, zaprosiliśmy Państwa na takie spotkanie. Na spotkanie z młodym człowiekiem, który ma swoją pasję, o której chciał Państwu opowiedzieć. Pan Maciej Boiński, pozwólcie Państwo, że przedstawię tego właśnie młodego człowieka. Natomiast osobą, która postanowiła towarzyszyć nam w dniu dzisiejszym, porozmawiać z młodym człowiekiem właśnie o jego pasjach, niezwykła kobieta, kobieta z pasją, Elżbieta Dzikowska. Proszę Państwa, serdecznie dziękuję osobie, która się przyczyniła do tego, że to spotkanie miało miejsce. Że mimo, że może nie jesteśmy tutaj fizycznie zbyt liczni, ale o tym spotkaniu usłyszano w Polsce poprzez fanpage facebookowe, poprzez strony internetowe, poprzez mailingi. Kilka tysięcy osób dowiedziało się, że takie spotkanie ma miejsce. Pan Jerzy Brukwicki. Dziękuję pięknie za to, że to właśnie Pan nas wszystkich poznał, wszystkich działania zintegrował, połączył. Dzięki temu do tego spotkania mogło dojść. Proszę Państwa, dobrzy ludzie, to chyba nie jest dobre określenie. Osoby potrafiące docenić potencjał, potrafiące wesprzeć ludzi o niekonwencjonalnych inicjatywach. To przedstawiciele starostwa nakielskiego. Pan Andrzej Kinderman, wicestarosta nakielski. Witamy Pana serdecznie, Panie Starostwo. Pan Dawid Konwiński, kierownik referatu turystycznego w Polsce, którzy właśnie wspierali Macieja. Jak? Sami o tym opowiedzą. Nie chcę się zagalopować. Wspierali Macieja. Proszę Państwa, witam również serdecznie naszych przyjaciół, naszych życzliwych uczestników spotkań. Państwo Sicińscy, Hania i Witold. Witam serdecznie Ryszarda Kunce, zaprzyjaźnionego z biblioteką, radcę prezesa PTTK. Witam Alicję Godot-Jeziorską, którą nam jest miło widzieć, gościć po raz kolejny na spotkaniu. Adasia Nowickiego. Przepraszam, witam Państwa wszystkich. Pozwoliłam sobie wymienić tych, których imiona, nazwiska znam. Mam przyjemność znać osobiście. Natomiast wszystkich Państwa serdecznie witam. Zapraszam również Panią i przekazuję... Nie? Tak. Panie Jurejcie, Panu Maciejowi. No dobrze. Proszę Państwa, w tak kameralnym gronie ja się czuję jak w rodzinie, bo wiele połowę tutaj z Państwa znam. Z Panią Mariolą, Marią, nazywam ją ostatnio Marysią. Spotykamy się rokrocznie w Bieszczadach, tak. Także z Panem Ryszardem Kunce. Gramy nawet brydża. Tak. A Bieszczady od razu wchodzimy na połonie. Nie tylko Nakło, o którym też powiem, to naprawdę jest, muszę zawsze robić, prawda, tą promocję Bieszczadom, to jest magiczna ziemia, a z Włuszczykach Górnych, których jestem obywatelem honorowym, jest hotel górski, gdzie zawsze
mieszkamy w samym PTTK, bo ty jesteś działacz PTTK, to muszę to podkreślić. Tak, cały wytapetowany moimi zdjęciami. Muszę o tym powiedzieć, bo to jest świadectwo mojej pasji, która łączy mnie z Maciejem Wolińskim. Tak, więc to jest tak jakby rodzina. Z Ryszardem, jak mówiłam, też się spotykamy. Z panią Anią, z Hanią i jej mężem w pokazie latami. A Jurek, pokaż się Jurek, wstań, pokaż, że to był, proszę państwa, przez lata znakomitym szefem Galerii Krytyków Pokaz, która niestety z przyczyn finansowych marszałka, jak on się nazywa, Struzika, który musi te janosikowe oddawać poza Mazowsze, została niestety ta galeria zlikwidowana, a szkoda, bo tam krytycy od lat, wielu, od którego roku, Tadzio Kubia, który pracował w ekranie takim piśmie filmowym, pokazał, jak się go używa. No ja z tym wyjechałam, 20% nadawało się później do użytku. Ale teraz sobie życia bez aparatu nie wyobrażam. Tak. I bez Polski. Kiedyś, że latem się ogląda zachody słońca, cudowne pejzaże, zwierzęta, no to jest dosyć łatwe. Ale on ma pasję podróżowania zimą. Tak? On tak sam, z namiotem, tamten namiot jest rozbity, prawda? Jeździ, to było wzdłuż Nidy? Wzdłuż Nodleci, tak. A teraz planuje Wartę, tak. I fotografuje przepięknie, z takim czuciem właśnie, z taką w poetyckim nastroju właśnie pejzaże naszego kraju. Ja jestem zachwycona tą atmosferą, ale wiecie, że on wcale nie jest z wykształcenia fotografikiem. On jest z wykształcenia ogrodnikiem. Tak, Maciej? To sami powiedz, jak się zaczęło twoje fotografowanie. Witam jeszcze raz wszystkich. Moja pasja fotografowania zaczęła się w momencie, kiedy wróciłem z Anglii. Kupiłem sobie pierwszy aparat cyfrowy. Zacząłem chodzić wzdłuż Doliny Noteci. A kiedy to było? To było 5 lat temu. A to jesteś świeżym artystą. W zasadzie urzekła mnie Dolina Noteci. Moja miejscowość Nakło nad Notecią leży właśnie w centralnej części Doliny Noteci. No i zacząłem fotografować, żeby ludzie mogli dostrzec piękno. Wymyśliłem Doliny Noteci, wymyśliłem właśnie wyprawę wzdłuż rzeki Noteć. 390 km szedłem pieszo, śpiąc w namiocie właśnie w styczniu tego roku. Trwało to 23 dni. No właśnie, wtedy była zima. I to będzie rezultat tej właśnie wyprawy, tak? Tak, dokładnie. I to będzie rezultat tej wyprawy. Zdjęcia będą są posegregowane chronologicznie i będą przerywniki filmów, które nagrałem ja, jak i pan Zbigniew Kubisz. No i może przejdę do prezentacji. To może teraz ja się przesiądę, żeby zobaczyć te zdjęcia, a ty nam opowiesz o... Inspiracją przede wszystkim. Nie, tutaj. To nie, tam macie. Będę się wtrącać. A to mogę puszczać od razu? Tak. Trochę z górskim pejzażem. Niech pan się przyzna, to są zdjęcia w maju robione. Nie, to wszystko było w styczniu robione. Akurat taka była pogoda, że... Ale to w ubiegłym roku czy wcześniej? Żeby zmierzyć się z przyrodą. I mimo to, że to nie jest przyroda, to nie są wielkie, wysokie góry, to nie są jakieś bagna biebrzańskie, to nie jest, powiedzmy, ocean. Jest to krajobraz polodowcowy, ale też i krajobraz zmieniony przez rzekę, która tu kiedyś płynęła, no, w czasach tych
zamierzchłych, gdy jeszcze ten lądolód się wycofywał. Prawisła, która płynęła właśnie dzisiejszą Doliną do Teci. Dzisiaj przez Montage wykorzystana w wielu obszarach, o czym Pan Maciej wspominał, teren albo mokradeł stałych, albo mokradeł okresowych, albo podbawnionych, tak, trudny do przejścia. I właśnie między innymi Pan Maciej, oprócz tego, że jest to związane z jego pracą, zdecydował się na tą wyprawę zimową, ale zimą jest łatwiej iść po terenie, który jest zamknięty. Zima tegoroczna, niestety ta zima była taka, jaka była, tak? Dobra dla gospodarki, może akurat dla takich wypraw mniej przychylna. Proszę Państwa, my współpracując razem i tu przede wszystkim przy pomocy Pana kierownika referatu wyposażymy go w lepszy sprzęt. Chcemy najpierw, to też, ale chcemy najpierw, aby Pan Maciej przygotował nam opracowanie w formie książkowej, które będzie popularyzowało Noteć. Rzeka, która zasługuje na to, żeby coś więcej o niej mówić, chociaż coraz częściej się już teraz o niej mówi. Ja emocjonalnie jestem związany z Notecią, bo z wykształcenia jestem geografem. Ukończyłem Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Właśnie w hydrografii jako specjalizacji pisałem pracę magisterską z Noteci, ale nie tej całej, bo to by było za wielkie wyzwanie. Natomiast rozumiem Pana Macieja całkowicie, chociażby z tego tytułu, że no, emocjonalnie jestem związany właśnie z tą geografią, z tą Notecią bardzo mocno. Pamiętam pierwsze spacery, pierwsze randki nad Notecią. Była to rzeka bardzo, dla mnie jest to rzeka bardzo romantyczna. Tak. I jeszcze też warto o tym wspomnieć, że jednak Noteć łączy się z kanałem bydgoskim, który wpada właśnie do Noteci. I spływy kajakowe przecież się urządza w tam. Wpada do Noteci właśnie w zakrętę Notecią. I poprzez kanał, poprzez Noteć, Wartę można przepłynąć podobno z wschodnich kresów Polski do Berlina i dalej do Europy. Powstał naturalny ciąg żeglugowy.